Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób uwadnia się aktywne drożdże winiarskie przed dodaniem ich do nastawa. Do uwadnienia drożdży będziemy potrzebowali niewielkie naczynie. Może to być szklanka, słoik, w tym przypadku jest to 250 ml zlewka, łyżeczka do mieszania, termometr oraz czysta, przegotowana woda. Woda, w której będziemy uwadniać drożdże, powinna mieć temperaturę około 30 stopni Celsjusza. Natomiast jaka ta temperatura powinna być? Powinniśmy sprawdzić, czytając instrukcję na opakowaniu drożdży, które będziemy uwadniać. W przypadku drożdży Spirit Firm Bajanus G995 sugerowana temperatura to 30 stopni Celsjusza. Taką też temperaturę mamy przygotowaną. Nalewamy około 100 ml wody. Teoretycznie przyjmuje się, że wody powinno być 10 razy więcej niż masa drożdży, którą będziemy uwadniać. Otwieramy opakowanie drożdży i rozsypujemy je delikatnie po powierzchni. W takiej formie pozostawiam drożdże na około 10 minut bez ich mieszania, tak by sobie delikatnie nasiąknęły wodą. W taki sam sposób postępujemy ze wszystkimi innymi suchymi, aktywnymi drożdżami winnymi przed dodaniem ich do naszego nastawu. Po upływie 10 minut należy drożdże delikatnie przemieszać. Uzyskujemy jednolity, mleczny płyn, który pozostawimy na dalsze 20 minut. Po około 20 minutach od zamieszania widzimy już na powierzchni delikatną piankę. Słyszymy wydobywające się bąbelki, delikatne syczenie. Wszystko to świadczy, że nasze drożdże zostały prawidłowo uwodnione i są gotowe do dodania ich do nastawu. Na koniec uwodnione drożdże musimy przemieszać. I tak przygotowane drożdże dodajemy do nastawu. W opisie pod filmem zamieszczę jeszcze kilka uwag, o których warto pamiętać podczas uwadniania drożdży. Dziękuję za uwagę i życzę udanych nastawów.